wchodząc może trochę w rolę adwokata diabła, gdybyśmy mieli szukać czegoś, jakiejkolwiek nowej informacji po tej konferencji, to informacją było to, że zapowiedziano powstanie zespołów programowych, które utworzone z polityków, ekspertów związanych z Polską 2050 i PSL-em mają lada moment zacząć pracować i opracowywać pomysły na Polskę. I tutaj pojawił się pewien zgrzyt, bo ja od polityków opozycji słyszałem wielokrotnie w poprzednich tygodniach i miesiącach, że takie zespoły programowe, jakkolwiek to nazywać, gremia takie, no, powiedzmy, spotykają się i pracują, wypracowują jakieś wspólne pomysły. Natomiast dzisiaj, no już prawie w połowie lutego, słyszymy o tym, że dwie partie będą takie zespoły tworzyć i wszystko dopiero jest w fazie planów. No, pojawia się pytanie, takie myślę, że dość oczywiste, które należy postawić, czy byliśmy oszukiwani przez te ostatnie miesiące. Wciąż nie zostało wypowiedziane to, co wypowiedziane to mogło tak. być. Tak, to już wiemy dzisiaj, sakramentalne. Tak, że będą trzy listy opozycji co najmniej. Będzie ta lista Koalicji Obywatelskiej, będzie lista Kosiniaka-Kamysza i Hołowni, będzie lista trzecia lewicowa po tym, co stało się w weekend, bo myślę, że to przez wielu dziennikarzy wydarzenie zupełnie zignorowane i zbagatelizowane. Posiedzenie Rady Naczelnej PPS-u, w którym było wiadomym już, że lewica do żadnej większej listy nie przystąpi. O czym mówiło się wcześniej, ale tak też nie do końca zdecydowanie. Tak teraz no oni mamy też nie chcą pełną Tuska? Jasność. Oni też nie chcą Tuska. Tam są pewne rozbieżności, co innego mówią osoby tak zwane decyzyjne. Oczywiście nie wszyscy, co innego mówią te partyjne, nie tyle doły, co powiedzmy stany średnie, jak to w każdej partii, w każdym ugrupowaniu, prawda? Nie ma zupełnej jednomyślności, ale myślę, że dla wszystkich chyba sytuacją lepszą, taką bardziej klarowną jest przystąpienie do normalnej walki, wyścigu wyborczego. Koalicję można, nie ewentualnie, tylko koalicję tworzy się po wyborach. Natomiast ten akt wyborczy, akt kampanijny powinien być takim momentem mówienia sprawdzam dla każdego ugrupowania osobna. No i o tym też pisaliśmy i ty, i my w niedyskrecjach tak. Odnośnie Adama Bodnara, który no, ma kandydować podobno do Senatu i podobno być takim typem według Donalda Tuska na przyszłego marszałka Senatu. Adam Bodnar w poniedziałek zrezygnował z audycji w TOK FM i powiedział, że jego nazwisko zbyt często pojawia się w kontekście politycznym. Mi się wydaje, że to jest już takie przyznanie się do tego, że jednak on do tej polityki realnie wchodzi. Ruchu przedzający Adam Bodnar nie ukrywał nigdy swoich poglądów politycznych, mało tego. On wspólnie ze swoim takim środowiskiem, powiedzmy akademickim, organizował co pewien czas spotkania takie w wąskim gronie dziennikarzy i tam on mówił otwartym tekstem, że pracuje z opozycją demokratyczną, wspiera opozycję demokratyczną, więc tutaj jakby takich sztucznych zasłon, jakkolwiek to nam nazywać, nie starał się tworzyć i jego kandydowanie do Senatu jest rzeczą zupełnie naturalną. Pytanie, z jakiego okręgu według moich informacji miałby być to okręg ten, z którego do tej pory przez lata kandydowała senator Barbara Borys-Damiecka, która ma ochotę kandydować ponownie. I pytanie teraz, co stanie się w Platformie Obywatelskiej.